Gość poranka dwójki. A jest nim wybitny scenarzysta, autor i producent filmów dokumentalnych Andrzej Titkow. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy mieli przyjemność przywołać raz jeszcze, bo czyniliśmy to wielokrotnie tej jesieni, także postać niezwykłą. 3 września minęła 70. rocznica urodzin, a 20 października 10. rocznica śmierci Krzysztofa Zaleskiego, aktora, reżysera teatralnego, dyrektora Teatru Polskiego Radia, wreszcie dyrektora programu Drugiego Polskiego Radia. Postaci niezwykłej, bo świadczą o tym chociażby wspomnienia tych wszystkich ludzi, którzy pamiętają, którzy przyjaźnili się, współpracowali z Krzysztofem Zaleskim. Jeden z nas to tytuł filmu dokumentalnego, który, miejmy nadzieję, przy państwa wsparciu już wkrótce powstanie. Ten tytuł niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje. Jakie? Wie pan, tak jak pan wymieniał te wszystkie funkcje, czy te wszystkie umiejętności Krzysztofa, to jeszcze, no wiadomo też, w zasadzie też on był w jakimś sensie, można powiedzieć, też teoretykiem teatru. Chociaż wiadomo, że tutaj, że to, że był reżyserem teatralnym, może jest ważniejsze, dlatego że tutaj są te jego najmocniejsze, że tak powiem, dokonania, ale też charakterystyczne jest to, że dla wielu ludzi, którzy może teatrem się tak bardzo nie interesowali, nie interesują, to właśnie on też był taki najbardziej znany jako właśnie ten aktor, prawda? Znaczy wybitny, można powiedzieć, aktor epizodysta. Chociaż no, grał też, jak wiadomo, role główne. To jeden z nas, to no jakby znaczy tyle tylko, że był przy tych wszystkich swoich umiejętnościach, i o których tu mówimy, no, takim po prostu jakby człowiekiem, to głupio zabrzmi, ale takim zwykłym człowiekiem, takim człowiekiem, który no się dobrze kontaktował z ludźmi, który miał bardzo dużo znajomych, przyjaciół i nie tylko w sferach artystycznych, prawda? Więc w tym sensie, no, a także chciałem, żeby ten film miał taką pieczęć, powiedziałbym, takiej pewnej intymności, jakby takiej osoby, znaczy, żeby także zaistnieli w tym filmie ludzie, którzy byli dla niego ważni, dla których on był ważny, prawda? Czyli właśnie w tym sensie jeden z nas. Z pewnością nie zabrzmiało to głupio, zabrzmiało to co więcej, tak jak zabrzmieć może prosta próba opisu człowieka, który jest wybitny, bo pomyślałem sobie, że to jest bardzo trudne połączyć tak wiele różnych umiejętności i działalności artystycznych i przy tym być osobą, która spaja, która potrafi łączyć, do której odnoszą się ludzie także różnych dziedzin, różnych poglądów. To jest niezwykła umiejętność, też niezwykła, świadczy o niezwykłej osobowości. No właśnie, no i dlatego jakiś czas temu uznaliśmy w takim niewielkim gronie, że warto po prostu taki film zrobić właśnie po to, żeby przypomnieć tą postać tym już młodszym generacjom, żeby przypomnieć nam wszystkim, jakby kim był. To jest właśnie, to się zrodziło no właśnie z takiej potrzeby dania świadectwa, prawda? Jednocześnie dla mnie jako dokumentalisty też zawsze jest to ważne i ciekawe, że opowiadając taką osobistą historię takiego człowieka, prawda, no w jakimś sensie cały czas gdzieś też pokazujemy
wpisujemy go w tą historię, prawda, przez to duże H, tą historię, która się działa no, w końcu. Skoro jeden z nas, to także opowiadamy o nas, czyli w tym przypadku o konkretnej generacji twórców. Dokładnie tak. Takiej właśnie generacji, która działając w różnych dziedzinach, miała właśnie takie poczucie pewnej wspólnoty, pewnej jakby powiedziałbym nawet, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, takiej wspólnej misji, prawda? I to było, to był pewien taki nurt no, tych ludzi wszystkich, którzy tych roczników tuż powojennych, czy też troszkę późniejszych, tak jak właśnie Krzysztof, takich ludzi, którzy mieli no, jakby w tym samym czasie dość podobne idee. Czy to także w pewnym sensie tęsknota za właśnie takim poczuciem formacji, misyjności, oczywiście misyjności, która tworzyła się w bardzo trudnych, konkretnych warunkach społecznych, politycznych i tak dalej. Mamy tego świadomość, ale za czymś takim, co nieuchronnie minęło, skończyło się? To znaczy, wie pan, ja bym nie chciał tutaj jakby tego przeceniać, ponieważ ja to też doskonale pamiętam, jak wszyscy byliśmy różni. No i w tej różnorodności też jest jakiś wielki walor. Ale dzisiaj myślę, że coraz rzadziej zdajemy sobie z tego sprawę. Zgoda. Ja w każdym razie też... Ja bym nie chciał idealizować tego właśnie, tego co sam nazwałem wspólnotą. To była jakaś wspólnota w dążeniu do pewnych, no właśnie, no, jakiś wspólny sposób myślenia o rzeczywistości tej konkretnej właśnie. Tej konkretnej, tej, która wtedy była. Czyli no, myśmy jednak wszyscy w mniejszym czy większym stopniu nie zgadzali się na ten ustrój, czy też z nim albo walczyli, albo polemizowali przynajmniej, albo i to być może to był ten wspólny mianownik, a jednocześnie to, co nas tam wyróżniało. Natomiast oczywiście, że w każdej, wie pan, młodzi ludzie, a kiedyś tam wszyscy byliśmy młodzi, no gdzieś chcą przede wszystkim zrealizować jakby siebie, zrealizować jakieś swoje ambicje, prawda, które nie zawsze są, no i zawsze też była rywalizacja jakby w tym samym, więc to jest z jednej strony. Ja zresztą sam nigdy nie czułem się dobrze w takich, nigdy nie należałem do żadnej grupy poetyckiej, prawda, czy do jakiejś, nigdy też w zasadzie nie należałem, robiąc te filmy i będąc w jakimś sensie rówieśnikiem tych wszystkich reżyserów, którzy potem zostali nazwani właśnie tym kinem niepokoju moralnego, w jakimś sensie w tym byłem i jednocześnie byłem trochę na zewnątrz, więc ten mój punkt widzenia jakby też w tym filmie chcę uwzględnić. Jaką formę przybierze ta opowieść? Po jakie materiały archiwalne pan zamierza sięgnąć? Wie pan co, więc jeżeli idzie o samą formę, to ja nie jestem jeszcze na takim etapie, znaczy ja widzę pewną strukturę raczej tego. Bo ponieważ zrobiłem no, gdzieś chyba z 80 dokumentalnych filmów i każdy z nich próbowałem robić trochę inaczej i stawiać sobie trochę inne cele, a także troszeczkę formalnie to różnicować, no po prostu, żeby widz się nie nudził, a żebym nawet ja sam się nie nudził, robiąc te filmy. Więc ja bym chciał, żeby to miało formę, czy taką strukturę bardzo otwartą, takiego w zasadzie filmowego eseju, trochę potarganego, nie opowiadanego linearnie, tylko raczej
problemowo, to znaczy jakby, tak jakby rozdziałami, że tu rozdział taki, tu rozdział taki, tu rozdział taki, a nie, nie linearnie, tak jak właśnie jakby koleje życia, prawda, i tu się urodził, tu chodził do szkół, a tu i tak dalej. Więc chciałbym, żeby to była właśnie, a dlaczego powiedziałem esej, żeby właśnie oprócz tej prawdy o takiej wybitnej, wyjątkowej jakby jednostce, żeby też przebiło się jakby pewien klimat epoki w tym. No, żeby właśnie to, o czym zresztą pan też już wcześniej powiedział, to znaczy to jest dla mnie ważne, żeby ten klimat epoki też w tym jakby był wyczuwalny. Jeden z nas, ten film powstaje, ale żeby powstał, potrzebne jest państwa wsparcie, ponieważ każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Opowieść o niepokojach pokolenia lat 70., 80. ma mieć charakter partycypacyjny. Trwa zbiórka pieniędzy na portalu polakpotrafi.pl. Szczegóły znajdą państwo na stronie Instytutu Teatralnego, który dołączył do tego grona instytucji wspierających. Można, dokładając swoją kwotę, wspierając, można zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody, na przykład albumy fotograficzne Tomka Tendyka czy Wojciecha Plewińskiego z autografami, zaproszenia do teatrów, albo unikatową grafikę autorstwa Grzegorza Laszuka. To kolekcjonerski rarytas. Szczegóły na stronie www.instytut-teatralny.pl. Ta zbiórka potrwa około 75 dni. Jakie fundusze są potrzebne, żeby to przedsięwzięcie zrealizować? Ja może jeszcze jedną rzecz tu chcę dorzucić, bo to pan mi to uświadomił, bo to nie zostało powiedziane. Otóż ja bym chciał tutaj podkreślić rolę tego Instytutu Teatralnego i konkretnie dyrektora Instytutu Teatralnego Doroty Buchwald jakby w powstawaniu tego projektu, ponieważ ta inicjatywa w jakimś sensie też wyszła od nich. I teraz to, co my mamy jakby, znaczy co ja mam jakby jako przyszły reżyser tego filmu po swojej stronie, no to jest właśnie Instytut Teatralny, który to bardzo radykalnie wspiera. No oraz mamy też bardzo poważne zaangażowanie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych i w osobie dyrektora Włodzimierza Niederhausa. Po prostu to są dwie instytucje, które wspierają bardzo znaczy ideę w ogóle powstania tego filmu. Bo nawet nie mogę powiedzieć na tym etapie, że powstawania, bo ten film jeszcze nie powstaje. To znaczy została zrobiona bardzo poważna dokumentacja, został napisany scenariusz i czas na realizację. I zatrzymaliśmy się, prawda? Więc teraz chodzi o to, żeby ruszyć dalej. Koszty tego filmu, znaczy to zostało, o ile ja pamiętam ten budżet, a ja niestety, ponieważ ja tu nie uczestniczę jakby w tym projekcie od strony producenckiej. Tak jest. W związku z tym ja nie mam pełnej jakby informacji. Natomiast to jest gdzieś, no jednak budżet około 700 tysięcy złotych, prawda? Więc to jest dosyć wysoki budżet, żeby to zrobić porządnie. Między innymi dlatego, że to właśnie pan zapytał, a ja nie odpowiedziałem. No, na pewno chcemy użyć bardzo dużo materiałów archiwalnych. I to materiałów archiwalnych właśnie takich, które dokumentują te wszystkie działania Krzysztofa, prawda, czyli jego role teatralne, filmowe przede wszystkim, ale także jego realizacje teatralne i telewizyjne, no i tak dalej, i tak dalej. Ale także chcieliśmy, żeby właśnie w tych materiałach archiwalnych z tej epoki, no właśnie, żeby budować tą opowieść o czasie. Prawda? Czyli będą też archiwalia inne. To wszystko jest, no, niestety bardzo drogie.
W takim razie liczymy na Państwa wsparcie. Szczegóły na stronie Instytutu Teatralnego. Reżyser, scenarzysta filmów dokumentalnych, także producent, poeta Andrzej Titkow był gościem Dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję i trzymamy kciuki za powodzenie tej produkcji. Dziękuję bardzo.